Co ten Józef i Maryja przeżywali, gdy zgubili Jezusa, to tylko może wiedzieć chyba matka albo ojciec, którym się dziecko zawieruszyło. To są rzeczywiście emocje, które trudno wyrazić słowami. Ale okazało się, że Jezus się właściwie nie zgubił. Jezus był młodym człowiekiem, miał 12 lat. I mówi, trzeba młodość zacząć dobrze. I on po prostu zapragnął spotkać się ze swoim Ojcem Niebieskim. Wiedział, że na progu młodości rozpoczną się problemy. A gdy rozpoczną się problemy, człowiek nie może być sam. Młody człowiek nie może być sam. Młody człowiek, który musi zmagać się z problemami, a takim był Jezus, musi otworzyć się na moc Ducha Ojca Niebieskiego. I rzeczywiście Jezus umiał wydobyć tego Ducha z ksiąg, które są pełne tchnienia Bożego. On zadziwiał uczonych w Piśmie przenikliwością swoją i swoją mądrością. Jezus, który był młody, rozumiał ludzi młodych wtedy, gdy nauczał. Jezus bardzo lubił spotykać się z młodymi ludźmi i pod tym kątem warto na przykład czytać Ewangelię. Jezus chciał, by młodzi ludzie rozpoczynali ten etap bardzo trudny swojego życia, wchodzenie w młodość, nie osamotnieni. On wiedział, że młody człowiek nie może być sam ze swoim zagubieniem, ze swoimi poranieniami. I dlatego warto się przyjrzeć takim spotkaniom w Biblii Jezusa z ludźmi młodymi, których On uzdrawia, uwalnia od niedobrych duchów, a nawet wskrzesza, ożywia, zachęca do twórczego życia. Takim młodym człowiekiem, który spotkał się z Jezusem i doświadczył uzdrowienia, był, jak się okazuje, paralityk, miał rodziców. Jego paraliż oczywiście dotyczył ciała, ale również dotyczył psychiki. To był człowiek, który był człowiekiem totalnie wycofanym, totalnie uzależnionym od innych. Najgorsze jest to, że on się pogodził z przegraną. Uwierzył, że grzech ma nad nim władzę. I dlatego Jezus rozpoczyna mu terapię od uzdrowienia duchowego. Odpuszczają ci się twoje grzechy. Ale on by tego nie przeżył, gdyby nie miał czterech odważnych, pomysłowych, kreatywnych przyjaciół, którzy wszystko zrobili, żeby swojego kolegę nieszczęśnika dostarczyć pod stopy Jezusa. Innym młodym człowiekiem, który bardzo osobiście spotkał się z Jezusem, Jezus spotkał się z nim w cztery oczy, tylko że on był niewidomy. Także w cztery oczy się spotkali po to, by rozpocząć proces uzdrowienia właśnie z tego zaślepienia. Taki ciekawy proces. Jezus najpierw spluwa na ziemię i czyni błoto ze śliny. To jest bardzo ciekawe, bo ślina jest czymś bardzo osobistym. Mama, jak widzi, że dziecko jest o czekolady brudne, no to bierze chusteczkę, nieraz śliną wyciera twarz. Tam jest osobista więź między mamą a tym dzieckiem. Ale tutaj ta symbolika jest o wiele bogatsza. Następnie Jezus sięga po proch ziemi. Proch zawsze kojarzył się z pokorą. Czyni z niego błoto. My z błota zostaliśmy ulepieni. On go na nowo stwarza. Na nowo go stwarza poprzez to, że chce go uleczyć z zaślepienia pychą. Dlatego ziemia, symbol pokory. Jedną z przyczyn naszego zaślepienia jest niechęć do widzenia siebie w prawdzie. Człowiek pyszny trwa po prostu w stworzonych, wygodnych dla niego iluzjach. I końcem tego uzdrowienia, które było całym procesem, było to, że go posłał do sadzawki Siloe, a to znaczy posłany, a każdy wówczas Izraelita wiedział, że to jest imię Mesjasza. Jezus był Chrystusem, był Mesjaszem, on był posłany. I temu niewidomemu mówi, chcesz przejrzeć? Musi się w mojej mądrości, w mojej miłości musi się zanurzyć. Innym człowiekiem, którego Jezus uzdrowił, a właściwie nawet uwolnił, był epileptyk, który z powodu swojej choroby był marionetką diabła. W jakimś sensie zły duch miał wpływ na jego destrukcyjne zachowania. On przewracał się, miotał się na ziemi, często wpadał w ogień, w wodę, jak mówił jego ojciec. Ale Jezus od razu zobaczył, gdzie jest początek problemu. Początek problemu był w rodzinie. Jego ojciec tak naprawdę nie wierzył w swoje dziecko. Ojciec po prostu był człowiekiem, który zwątpił. Zwątpił w to, że tutaj da się coś zrobić. Jezus właśnie mówi o plemię niewierne, jakże brak wam wiary. Mówi, dla wierzącego wszystko jest możliwe. Ten zrozpaczony
ojciec mówi, no ja wierzę, ale to jest słaba wiara, zaradź mojemu niedowiarstwu. I słuchajcie, taka modlitwa człowieka, który doświadczył, jak słaba jest jego wiara, umożliwiła Jezusowi dokonanie cudu. Jezus jest bezsilny wobec człowieka, który jest człowiekiem niewierzącym i po prostu nie prosi go o cud. Bóg szanuje wolność i wybór człowieka. I to pięknie ilustruje inne uwolnienie z całego legionu demonów młodego człowieka w kraju pogańskim, kraju Gerazeńczyków. Jezus wypędził z niewalających chłopaka demony w stado świń, a te popędziły na zatracenie, potopiły się w otchłani wód. Gdy Gerazeńczycy zobaczyli to wszystko, oni się zlękli Jezusa. Oni wyrzucili go ze swoich granic, bo widzieli, jak wielka tu jest moc. Ten lęk wiąże się z czymś innym, słuchajcie. Wielu młodych ludzi staje się marionetką diabła, bo pakują się w ewidentne zło, bo im to się podoba. A kto pakuje się w zło, powiedzmy sobie prawdę, prędzej czy później będzie poraniony. Tkwienie w grzechu zawsze niszczy, degraduje, wprowadza w świat ludzi zniewolonych. I wtedy bez Jezusa nie mamy szans. A On uzdrawia, uwalnia, ale ja muszę zapłacić. Ja po prostu muszę oderwać się od tego, co jest we mnie, stadem świń. Muszę zrezygnować z tego, co mnie degraduje, co mnie niszczy. I często właśnie lękamy się Jezusa, który każe mi z czegoś zrezygnować. Jezus, który spotykał się z młodymi, też wskrzeszał. Takim wskrzeszeniem najbardziej znanym oczywiście jest wskrzeszenia młodzieńca z Nain. Tam widzimy wyraźnie wzruszonego Jezusa. On był poruszony konduktem, młody człowiek. Nie był przecież w trumnie, on widział jego ciało i tą matkę zrozpaczoną. Ona już nikogo nie miała. I on się nie mógł nie wzruszyć. Zatrzymuje kondukt, dotyka mar, ożywia chłopaka, zwraca go swojej matce. Innym wskrzeszeniem też znanym jest wskrzeszenie córki Jaira. Jair, jak wiemy, był przełożonym synagogi. On uważał się za człowieka niezmiernie ważnego, był surowy, wymagający. Z własnego domu uczynił zaplecze synagogi, zakrystię. W domu był przełożonym, a nie ojcem rodziny. A tego nie mogła znieść jego córka. Ona zatraciła swoją osobowość, poczucie tożsamości. Ona była córką przełożonego synagogi. Mówi, tego tobie nie wolno, masz być wzorem dla innych. Ona nie miała prawa do żadnych błędów, nie mogła być sobą. Traci radość życia, traci na wadze, nikt nie w oczach, nikt nie może pomóc. Niektórzy mówią, że to jest jeden z pierwszych opisanych w historii przykładów anoreksji. Po prostu wycofuje się z życia. A przełożony synagogi wpada w rozpacz. Szuka różnych środków, nie znajduje. Jedyne światełko w tunelu to właśnie cudotwórca z Galilei. Ale teraz problem. Jak ja go zaproszę do domu, koniec z karierą. Jair jednak kochał swoją córeczkę. On tego jej nigdy nie powiedział, dopiero wtedy, gdy śmierć zagrażała. I wtedy jednak zaryzykował, spotkał się z Jezusem, a Jezus jakby się nie spieszy. Dotarła do nich wieść, że córeczka umarła i to była próba dla Jaira. On, człowiek racjonalny, wprowadza cudotwórcę z Galilei do swojego domu, gdy inni mówią, tutaj trzeba pogrzeb wyprawić, już płaczki, fletniści, każdy wiedział, co tam robić. Tam w domu Jaira wszystko było jak w zegarku. On narażał się na ośmieszenie i właściwie był rozdarty. Jednym uchem słucha wieść o śmierci, a drugim słucha Jezusa, który mówi, nie bój się, wierz tylko, niech cię wiara nie opuszcza. Jair uwierzył Panu. Wierząc, uczynił możliwym cud, zwyciężył, nie stracił nadziei. Jezus dziewczynkę przewraca do życia i nakazuje rodzicom, by dali jej jeść. Mówi się, zajmijcie w końcu swoim dzieckiem. Zwróćcie na nią uwagę, dajcie jej jeść. Jezus stosuje pełną terapię. On nie tylko wskrzesił córkę Jaira. On uzdrowił Jaira, relacje rodzinne. W domu Jaira zapanowała radość, rodzina zyskała ojca. Jair córkę i z pewnością odzyskał znowu małżonkę, a małżonka odzyskała córkę i męża. Stracił tylko karierę, ale zyskał kogoś, kogo mógł kochać i darzyć miłością. Jezus pragnie dojrzałości młodych ludzi, a dojrzałość to nie tylko pragnienie idealizmu i bujanie w obłokach. Pragnienie doskonałości bez zaufania Jezusowi kończy się smutkiem i tego doświadczył młodzieniec, który był bogaty, podobał się Jezusowi. On był wierny dekalogowi, właściwie stanął przed Jezusem kandydat na apostoła, ale tak naprawdę on przyszedł się pochwalić. W nim było wiele pychy.
wiele różnych ambicji. Gdy Jezus mówi, ty słuchaj, zostaw to wszystko, co jest twoją posiadłością i bądź apostołem, odszedł smutny, nie umiał zaufać. A kto umiał zaufać? Inny niedoceniony młodzieniec. Wiecie, który? Ten, który stał w tłumie, gdy ludzie byli głodni, a Jezus chciał rozmnożyć chleb. On nie zjadł chlebka. To był chlebek ubogich, jęczmienny. Pięć chlebów, dwie ryby. On wszystko, co miał, dał Jezusowi. A Jezus to rozmnożył i nakarmił w sposób spektakularny cały tłum. To jest piękna postawa. To jest postawa tak naprawdę tych, którzy byli kandydatami, prawdziwymi kandydatami na apostołów. Słuchajcie, to jest wszystko o nas, bo wielu z nas jest sparaliżowanych. My się boimy zaangażować, jest w nas wiele lęków różnych. Wielu cierpi na niskie poczucie wartości, które nas paraliżuje. Poczucie pustki, dezorientacji. Moim paraliżem może być grzech. Boję się pójść do spowiedzi. Potrzebuję uzdrowienia duchowego. Potrzebuję być może przyjaciół, którzy jakoś mnie zachęcą do tego, żeby się wyspowiadać. Dzisiaj dzięki przyjaciołom wielu z was przyjechało tutaj do Pelplina na przystań. Zobaczcie, jak bardzo wielką moc razem wyzwalamy. A może ty masz być tym przyjacielem, który ma kogoś sparaliżowanego jakoś do wiary obudzić. To my potrzebujemy uzdrowienia z zaślepienia. Ślepota to jest niechęć zobaczenia własnego brudu. Potrzebujemy tego, żeby Jezus uczynił błoto, na nowo mnie stworzył, zmył ze mnie moją pychę, wydobył mnie z zakłamania i sprawi, że się zanurzę właśnie na nowo w Jezusie, w Jego mądrości. Może wielu jest w sytuacji chłopca, który cierpią na epilepsję, bo matka w niego nie wierzyła, ojciec w niego nie wierzył, wiary nie było w domu. I trudno się rozwijać tutaj duchowo w takiej rodzinie. Może są tacy, którzy potrzebują uwolnienia, tak jak właśnie ten w kraju Gerezańczyków i muszą poświęcić całe stado świń, które są w nas i degradują. Trzeba się oderwać od tego, co nas zniewala. Ewangelia, która mówi o wskrzeszeniu człowieka młodego z Nain, to jest tak naprawdę opowieść o znaczeniu sakramentu pojednania. Grzech sprawia, że ja, młody człowiek, umieram i leżę na marach. Te mary uniemożliwiają jasne widzenie Boga, ludzi, siebie. Grzech sprawia, że jestem przykuty do jednego punktu widzenia swoich ambicji, planu, własnego tylko zdania. Patrzę na rzeczywistość przez pryzmat zniewoleń, pożądań. W sakramencie pojednania Bóg się wzrusza, tak jak Jezus się wzruszył i ożywia miłosierdziem. Dotyka naszych śmiertelnych mar, daje energię po to, by powstać, żyć, by po prostu wyzwolić się z iluzji, w których ciągle tkwie młodzieńczy. Mówię ci, wstań. I wtedy, gdy korzystamy właśnie z tego dotknięcia ożywiającego w sakramencie pokuty, Jezus oddaje nas Matce, Kościołowi. Wskrzeszenie córki Jaira to cud, który po raz kolejny ma nam pokazać, że mamy być uzdrowieni, ale do końca. Końcem uzdrowienia jest uzdrowienie relacji rodzinnych. Trzeba się naprawdę modlić za mamę i tatę, za rodzeństwo, za o to, by rodzina była rodziną. By dla rodziców ważniejsze od kariery były dzieci. By dla dzieci ważniejsi od idoli, fajnych kolegów, koleżanek jednak byli sprawdzeni przyjaciele, a więc rodzice. Wielu podobnych jest do młodzieńca, który pewnie był bogaty, był idealistą, ale mają powołanie, ale nie chcą po prostu się przełamać, bo zbyt mocno zrośli się z własnymi posiadłościami i nie podejmując powołania, odchodzą smutni. Czego wam życzyć, słuchajcie? Myślę, że mamy sobie życzyć, byśmy byli tak jak ten młodzieniec, który skromne chlebki swoich możliwości umiał powierzyć Jezusowi, wszystko jemu dał. I wtedy dzieją się cuda. Taką postawę zajęli apostołowie. Oni zaufali Jezusowi, poszli za Nim, nie zadawali zbędnych pytań, na jakich warunkach mają z Nim być. Po prostu przynosili skromne chlebki swoich możliwości swojemu mistrzowi i Go słuchali, nie podejmując zbędnej dyskusji. Tego sobie życzmy, byśmy naprawdę spotkali Jezusa, bo On chce się spotkać. On się chce spotkać z młodymi ludźmi. A w tym szukaniu niech wam pomoże Józef i Maryja, bo oni mają wprawę w skutecznym szukaniu Jezusa. Niech nie dadzą wam spokoju, aż odnajdą Go w waszym sercu. Niech odnajdą Jezusa, który będzie was uzdrawiał, wskrzeszał, uwalniał, uzdalniał do twórczego życia. Nie wolno Go wyganiać, tak jak Gerezyńczycy, ze swoich granic. Bądź po prostu nam potrzebny. Jeśli On będzie z nami, to się nie pogubimy, bo On zadba o to, by pisma, które są trudne, dla nas były jasne. On będzie nam pisma
wyjaśniał, a Jego Duch niech was prowadzi, a wy powierzajcie Mu skromne chlebki swoich możliwości i będą działy się cuda w waszym życiu. Amen.